Włączone ogrzewanie postojowe. W większości ciężarówek ma taki symbol. Teraz włączymy, może wyłączymy. Włączymy z powrotem. I takiego symbolu trzeba szukać, żeby włączyć ogrzewanie postojowe. Jak sama nazwa wskazuje, ogrzewanie postojowe służy do ogrzewania kabiny w środku podczas postoju. Ogrzewanie ma taką wydajność, że można zrobić sobie w środku saunę. Jest naprawdę gorąco. Szukamy takiego znaczka i jakiegoś pokrętła, jakiegoś zegarka, czegokolwiek do ustawiania intensywności ogrzewania. Tutaj marki, w pojeździe marki Scania. Ustawianie intensywności działania jest tutaj. Jest włączone w tej chwili na 6. Maksymalne to jest 10. Więc przyjąłem maksymalną temperaturę w środku jako 35 stopni. Podzieliłem przez 10, wyszło mi 3,5 stopnia na jedną jednostkę, czyli 6 jednostek to jest jakieś 21 stopni. I jak tak ustawiłem, to jest ani nie za ciepło, ani nie za zimno, przynajmniej jak dla mnie. Każdy lubi inną temperaturę, więc sobie tam ustawi jak będzie potrzebował. Ogrzewanie postojowe służy na zasadzie spalania diesla, oleju napędowego ze zbiornika i ciepło uzyskiwane w procesie spalania jest tłoczone wraz z powietrzem do wnętrza kabiny. Prosto mówiąc, tłoczone jest gorące powietrze do kabiny. W niektórych pojazdach tłoczenie powietrza odbywa się przez wszystkie wentylatory. Tłoczenie tego gorącego powietrza przez te wszystkie wentylatory leci ciepłe powietrze. Dobre rozwiązanie, ponieważ kabina jest wtedy nagrzana równomiernie we wszystkich miejscach. Ale w niektórych ciężarówkach wylot gorącego powietrza, ciepłego powietrza z ogrzewania postojowego jest centralizowany i znajduje się w jednym miejscu. Według mnie troszeczkę gorsze rozwiązanie, ponieważ jest nierównomiernie nagrzana ta kabina. W jednym miejscu jest bardzo gorąco, a w innym miejscu jest znowu zimno. Także to rozwiązanie z wentylatorami, stłoczenie powietrza przez wentylatory wszystkie jest dobrym rozwiązaniem. I w tym pojeździe akurat to jest Scania. Wylot jest właśnie scentralizowany. Wylot tego ciepłego powietrza jest scentralizowany i znajduje się w jednym miejscu. Tutaj znajduje się akurat za tym fotelem. Za fotelem pasażera. O, tam jest ta kratka. To jest właśnie wylot ciepłego powietrza z ogrzewania postojowego. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest gorsze troszeczkę rozwiązanie i w momencie, gdy nie jeździliśmy ciężarówką w ogóle albo dawno nie jeździliśmy modelem jakiejś ciężarówki, modele się zmieniają, jak wszystko się zmienia i rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w ciężarówkach się zmieniają, trzeba sprawdzić przed pierwszym użyciem, gdzie jest właśnie wylot tego powietrza gorącego. Po to, żeby nie znalazło się w pobliżu tego wylotu żaden niepotrzebny przedmiot, coś, co mogłoby zakłócić wylot tego powietrza. Jakaś reklamówka, czy jakiś podkoszulek, czy cokolwiek innego, co mogłoby tam wstrzymywać wylot tego powietrza.
początkowej fazie ogrzewania, jak się włączy go, powietrze leci bardzo gorące i dosyć tak wydaje taki głośny szum. Potem jednak ustaje i w tej chwili na przykład nie słychać go prawie w ogóle, a jednak tam chodzi. Jednak przy niższych temperaturach, temperatura na zewnątrz spada niżej, wiadomo, ogrzewanie musi chodzić intensywniej, troszeczkę jest troszeczkę może głośniej i tego powietrza z tego wylotu, który znajduje się tutaj za fotelem, leci naprawdę sporo. Także trzeba pousuwać wszystkie przedmioty, które się tam mogą gdzieś zaplątać wokół takiego wylotu, żeby przypadkiem nie wydarzyło się coś nieprzyjemnego. O, teraz właśnie słychać. Wybasto. Ogrzewanie postojowe. Przepraszam. Bo właśnie w języku kierowców funkcjonuje nazwa Webasto. A Webasto to jest jeden z czołowych producentów ogrzewań postojowych. Dlatego się tak przyjęło, żeby nie mówić ogrzewanie postojowe. Skróciło i skrócili sobie kierowcy i mówią Webasto na ogrzewanie postojowe. Teraz właśnie ogrzewanie postojowe zaczęło grzać troszeczkę intensywniej. Tutaj jest czujnik. Tam. Tutaj jest taki w tej dziurce. Jest tam czujnik temperatury. On wyczuwa spadek temperatury w kabinie i daje sygnał, że trzeba troszeczkę dorzucić do pieca. Żeby wyrównać temperaturę. Dobra. No, na razie ta butla tam nie przeszkadza, ponieważ to powietrze jeszcze nie jest aż tak bardzo gorące na zewnątrz, nie ma jeszcze takich niskich temperatur, więc ta butla jeszcze może sobie tam leżeć, ale gdy temperatury troszeczkę jeszcze bardziej spadną, to ją stamtąd będę zabierał, żeby przypadkiem się tam nie rozgrzała. Bo wiadomo, powietrze poleci tam zza fotela i tam jakoś doleci, może dolecieć do niej. Przed pierwszym użyciem ogrzewania postojowego dobrze też jest sprawdzić wlot powietrza, bo wiadomo, ogrzewanie musi zasysać powietrze, żeby wypchać gorące powietrze, więc trzeba odnaleźć ogrzewanie postojowe, gdzie się znajduje, w którym miejscu. Ewentualnie rozkręcić, często jest zabudowane jakąś taką prymitywną obudową, jakąś blachą czy czymś, zabudowane jest, odkręcić tam z 2-3 śruby są i oczyścić ten wlot, udrożnić ten wlot powietrza zasysanego do ogrzewania postojowego, bo często gromadzi się tam taki kłębek kurzu, no. To jest taka zbieranina wszystkiego, jakichś kłaków, jakichś, nie wiem, włókien, okruszków, wszystkiego, no po prostu naturalne używanie pojazdu. Także dobrze też udrożnić ten wlot tego powietrza. No. Teraz troszeczkę pogrzeję, bo wyczuł spadek temperatury, tak głośniej chodzi. Jak temperatura się wyrówna do tego poziomu optymalnego, tego końcowego, ono wtedy już nawet się ścisza i prawie go nie będzie słychać. Także dzisiaj temperaturka spadła, no teraz jest, zaraz zerkniemy, 13 stopni. To troszeczkę chłodnawa już. Coraz częściej trzeba będzie uruchamiać ogrzewanie postojowe. Sezon grzewczy się zaczął.